Budowę północnej obwodnicy Sokołowa Małopolskiego rozpoczęliśmy we wrześniu 2016 roku. Obecnie mamy grudzień 2017 roku i inwestycja została ukończona. W ramach tej inwestycji wybudowaliśmy drogę główną o długości ponad 3 km wraz z łącznikiem drogi powiatowej 0,7 km. Wzdłuż obwodnicy powstały drogi serwisowe oraz ścieżka rowerowa. Na połączeniu z drogą wojewódzką 875 wybudowaliśmy rondo. Mieszkańcy obwodnicą Sokołowa będą mogli pojechać na dniach, kiedy już skończą się prace związane z uzgodnieniem projektu docelowej organizacji ruchu. Z uwagi na to, że mamy pozwolenie na użytkowanie wydane 18 grudnia, droga jest możliwa do użytkowania. Docelowo obwodnica będzie łączyła się z drogą S19, jako łącznik północny zjazdowy drogi S19. W tej chwili widzimy połączenie do drogi powiatowej, którą możemy dojechać do dawnej drogi krajowej 19. Inwestycja jest realizowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Jest to pierwsza inwestycja w nowej perspektywie, którą skończyliśmy w tym roku. Kolejna inwestycja ważna, jeśli chodzi o dostępność komunikacyjną województwa podkarpackiego. 14 milionów, ponad 14,5 miliona inwestycji. Budżet państwa, skoro budżet państwa, panie pośle, bardzo dziękuję w imieniu marszałka, zarządu województwa podkarpackiego, bo bez tych środków tej inwestycji nie moglibyśmy zrealizować. Około kilometra łącznie, jeśli chodzi o dwa mosty i odcinki dróg poprawione w relacji drogi 872 Bojanów Nisko. Dzisiaj otwieramy drogę wojewódzką 872 między Bojanowem a Niskiem. Te przebudowy, mówię, są generalne, dlatego że polegały na tym, że stare obiekty zostały praktycznie rozebrane, zbudowaliśmy nowe obiekty już spełniające wszystkie wymogi, jeśli chodzi o nośność, o obciążenie. Przy mostach mamy też przewidziane chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, więc są to takie inwestycje, które nie tylko będą służyły drodze wojewódzkiej i ruchowi temu regionalnemu, ale też i lokalnej społeczności. Aktualnie znajdujemy się na rozbudowie drogi wojewódzkiej 869, łączącą drogę krajową numer 19, drogę krajową numer 9 i obecnie drogę S19. Nazywamy ją drogą lotniskową, dlatego że zlokalizowana jest bezpośrednio w sąsiedztwie lotniska Rzeszów-Jasionka. Inwestycja powoli zbliża do finału. Przewidywany koniec zakończenia to czerwiec przyszłego roku. W chwili obecnej mamy już wybudowaną jezdnię północną drogi, po której odbywa się ruch po przełożeniu z jezdni południowej. Jezdnia południowa będzie w tej chwili rozbudowywana i poszerzana, tak aby docelowo osiągnąć dwie jezdnie po dwa pasy w każdym kierunku.